Cześć, witajcie na vlogu. Jest mi tak gorąco, że normalnie pogadamy sobie troszeczkę tutaj. Suzy, kurde, powiem wam, daje radę, ale tu nie podołała. Nie wiem, może wam pokażę, jaki to jest piach, bo tak to nie widać. Ogólnie grząski. Na pewno grząski jest, nie? Jakbym rzucił kamienia, to by spadł 10 razy. Dojechałem do tej skały, to może podejdę kawałek. O kurde, jaki piach! O kurde. Do tej skały dojechałem. Się zaczęła kopać. I stwierdziłem, że dobra, tu sprowadzałem. No są kolejne, nie? No i musiałem ją zrzucać. Teraz widać ślad. No i powiem wam, że kurde, tak mało brakowało, że normalnie hit. Tą podjechałem i tu jest pionik, nie? Dość. Tu jest pionik, nie widać, no tak o. Na końcu to mówię, ja pierdzielę, premię. Tam wywaliłem się. Tam to raczej podjeżdżałem. Tam, gdzie MRF-ka próbowała tutaj, na filmie. Nie, tego nie mam nagranego chyba. Znaczy mam, ale nie wrzucony, nie? To Suzy tu wjechała. No to ślady moje świeże. Tam chciałem próbować, ale stwierdziłem, że nie, bo wąsko tam jest, nie? Na górze. No ale tutaj nie podjadę. Tu podjechałem. Szkoda, że nie mam jak to nagrać, ani nie mam kamerki. Tak bym wam ponagrywał fajnie. A tak co? Tak dupa. A te łańcuchy to są takie, kurwa, dziwne. O kurwa, co takie luźne. O kurwa. No jest luźny, nie? Aby nie spadł tylko. O kurde, jeszcze coś tu pojeżdżę. I pojadę się gdzieś tam przejechać. Ale mówię wam, kurde. 50 kilo lżejsza to by tu myślę, że wjechała, bo ona tak siadła w połowie, nie? Dalekowski, powiem wam, dużo dają, bo tu bez gazu. A tam, gdzie nie podjechałem, to chyba wam nagrywałem. Nadwrzuciłem to. Łapcie teraz. Suzy na slikach. Ciekawe, czy podjedzie. To jak widzicie, na slikach próbowałem i nie wjechałem. Na całej piździe, nie? Mam tutaj na myśli. I na 16 zębatce, a teraz na 14 i na kostkach, nie? To teraz daję radę w ogóle. Oceniajcie, jak się pomalowało fele. Łapcie zdjęcie. No, jak myślę chyba, że dobrze to wygląda, nie? Kask też od razu maźnąłem, to kurde. O, ale się spociłem. Więc tak to jest. Znaczy, coś tu popróbuję i pojadę gdzieś indziej pojeździć. O, dobra. Może wydechu mam. Ja. No więc, szkoda, że nie ma kto mnie nagrać, ale vlog też będzie, nie? Dobra, jedę na inne górki jakieś tam pojeździć jeszcze. Do potem. Dobra, jesteśmy w domku. Będziemy sobie wlewać. No, zmienię olej. Niech ma taki filter jakiś tam. Nie wiem. No. Naciągał łańcuch trochę, ale nie wiem, czy jeszcze go nie dopiąć. Ale to później. No i co? Obczyszczę tylko filtr naokoło, żeby z syfu nie było tam. I można zmieniać olej, tylko muszę wziąć jakąś podstawkę. Tylko nie wiem jeszcze jaką. I żeby wam się ładnie nagrywało, nie? Bierzemy sobie klucz 21. Można w sumie to odkręcić. O ty kurwo, ale gorąco. Tu jest. Spust. Ale można odkręcić też, żeby sobie lepiej zleciało. Jeszcze nie wiem, do czego ja to spuszczę. Bo ten pojemnik jest za wysoki jednak.
Tak na oko wlałem dziś 2 litry 100, a tu się mieści 2,9, a pokazuje poziom do duży, więc poczekam, niech se wsiąknie i wlejemy trochę jeszcze, nie? I jakoś to będzie. Bym sprawdził, czy pali, ale kurde. Sprawdzę? Co do kurwa? Palić jeszcze pali. No więc okej, chodzi sobie elegancko. Jeszcze będę pilnował stanu oleju, żeby było tak jak ma być. No ale wydaje się, że będzie w porządku. To dzięki za oglądanie. Taki laikowy instruktaż może, że tak powiem, jak zmienić olej. No. Okej, dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale. Strzała.